kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film to zbiór moich przemyśleń, spostrzeżeń i obserwacji, które zostały przeze mnie nagromadzone przez ostatnie kilkanaście miesięcy na temat moich starych znajomych. Do pojęcia starych znajomych mogę też zaliczyć znajomych, których poznałam na studiach. A o czym będę mówić, bo pewnie jak do tej pory nie powiedziałam, o co mi chodzi. Chodzi mi generalnie rzecz biorąc o to, że odkąd zaczęłam nagrywać filmy na YouTubie, moi starzy znajomi zaczęli wracać do moich social mediów i stalkują moje konta na portalach społecznościowych. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, po co oni wracają po tak długim okresie, jeżeli ktoś ze mną nie rozmawia rok i więcej. Ale w następnym klipie powiem wam, do jakich wniosków doszłam. Otóż przypomniała mi się taka historia, którą zawsze w życiu można powtarzać i powielać, a mianowicie taka, że jeżeli zaczynamy odnosić sukcesy albo otwieramy własne firmy, własne działalności, czy nie wiem, robimy cokolwiek innego, to zawsze przypomni się ktoś ze starych znajomych, bo w tym momencie ma szansę na to, żeby coś sobie ugrać. I słuchajcie, przypomina sobie, że znał taką osobę, dowiaduje się o tym, że ona sobie tam coś teraz robi, no i może ja się do niej odezwę, albo będę stalkował jej social media i będę podglądał, co ona robi i jak ona żyje. Może na samym początku to mnie jakoś to tak za bardzo, słuchajcie, nie uwierało i jakby w ogóle mi to nie przeszkadzało. Ale w ciągu ostatnich kilku dni zaczęłam zauważać dosyć duży napływ osób z mojego byłego liceum, z mojej byłej klasy, które specjalnie przychodzą na moje konto na Instagramie i namiętnie śledzą, co ja tam dodaję, co ja tam wrzucam, o czym ja wam tam mówię. I jakby dalej by mi to nie zaczęło przeszkadzać, póki bym nie zobaczyła, jakie to są osoby. I to są osoby, z którymi ja nie rozmawiam już od 5 lat. 5, 6 lat. I wiecie, one dopiero zaczęły się pojawiać, kiedy ja zaczęłam tworzyć tutaj na YouTubie. I myślę sobie tak: no po co teraz przychodzicie do mnie na ten Instagram i sprawdzacie sobie, co ja tam robię? I chyba nie powinno was to za bardzo obchodzić, ale ja w tym momencie staję się wpływowa, ja zaczynam stawać się internetowa, no i wiecie, trzeba sobie przypomnieć o starej znajomej. W swoim życiu mam taką zasadę, że jeżeli ktoś ze mną nie rozmawia rok lub więcej, to znaczy, że słuchajcie, nie znamy się, nie spotykamy się, nie rozmawiamy ze sobą. Mnie to, słuchajcie, kompletnie nie interesuje, co ktokolwiek z moich byłych znajomych z liceum lub ze studiów robi. Ja większości tych ludzi nawet nie obserwuję w mediach społecznościowych, ja ich nawet w większości nie mam na Facebooku, a nawet jeżeli mam je na swoim prywatnym Facebooku, to ja Facebooka nie stalkuję i nie oglądam codziennie i nie sprawdzam, kto z kim jest albo kto z kim zerwał. Ja czasami niektórych rzeczy, słuchajcie, to się dowiaduję od mojej przyjaciółki, która jest bardziej poinformowana ode mnie, bo ja generalnie rzecz biorąc nie lubię plotek. I ze mną na temat innych osób byście nie pogadali. I czy to chodzi o moich znajomych, o moją rodzinę, czy o moją konkurencję na YouTubie, ja generalnie rzecz biorąc nie komentuję takich rzeczy, bo mnie to nudzi i nawet mnie to nie bawi. Większość jeszcze tych znajomych, z tego co wiem, bo po prostu czasami się orientuję o niektórych osobach, bo mi się, przypuśćmy, wyświetli ktoś na Facebooku, mają już niektórzy z nich żony, mężów, dzieci. I moja siostra podczas rozmowy, którą ja z nią przeprowadziłam 2 dni temu bodajże na ten temat, powiedziała mi coś takiego, że wiesz, oni teraz wchodzą na twój profil, oglądają twoje życie, bo chcą zobaczyć, jak to jest, kiedy się nie ma męża i dzieci. Słuchajcie, nikt nikogo do bycia żoną, mężem czy posiadania dzieci nie zmusza. Ja nie czuję takiej potrzeby, by posiadać męża w wieku 23 lat, nie czuję też potrzeby, by posiadać dzieci, więc ich nie mam i prowadzę życie takie, jakie prowadzę, czyli po prostu
żyję swoim normalnym życiem, ja też pracuję, ja też jem, ja też gotuję obiady, ja też sprzątam, ale też działam w internecie, dodaję zdjęcia na Instagram i nagrywam filmiki na YouTubie. Ale jakby co najbardziej mnie w tym wszystkim śmieszy, to jest to, że nie odzywam się do Ciebie od 6 lat, ale Twoje media społecznościowe z chęcią postalkuję i posprawdzam, czy aby na pewno nie powiodło Ci się w życiu, bo myślę, że to też o to chodzi, że jeżeli komuś się wiedzie, to ludzie też specjalnie przychodzą i zazdroszczą. Nikogo o to nie oskarżam, ale po namyśle w pewnym momencie kilka osób dostało bloka na Instagramie, bo stwierdziłam, że ja ich nie potrzebuję w swoim życiu i nie potrzebuję też tego, żeby oni wchodzili na moje social media i nie wiem, oglądali moje Insta Stories, bo oni mi są w moim życiu do niczego niepotrzebni i naprawdę udawanie takiej fałszywej znajomości czy tego, że ktoś nie wiem, subuje mnie na YouTubie z moich byłych znajomych tylko i wyłącznie po to, żeby zostawić mi łapkę w górę, to mnie kompletnie nie rusza, ale ja ich naprawdę nie potrzebuję w swoim życiu, dlatego niektórzy z nich dostali bloka, oczywiście nie wszyscy, bo potem zaczęłam się zastanawiać, że z drugiej strony to może jest głupie, że ja daję te blokady, może w sumie pozwólmy im cieszyć się tym, że sobie pooglądają te moje Insta Stories, może poczują się lepiej. Ja też często podkreślałam to w komentarzach, jeżeli odpisywałam komuś na jakieś tam, wiecie, argumenty, że coś tam robię źle albo nie tak, to czasami zdarzało mi się napisać w komentarzu, że jeżeli uważasz, że robię coś źle lub robię to nie tak, proponuję założyć własny kanał, tworzyć treści o podobnej tematyce i wtedy porozmawiamy na ten temat, kto jest lepszy. Z reguły ludzie, generalnie rzecz biorąc, odpisują w ten sposób, że nie chcą zakładać własnego kanału i że ja robię to dobrze i życzą mi powodzenia. Więc odnosząc to do moich byłych znajomych, wydaje mi się, że może zaproponuję im następnym razem na Insta Stories założenie własnego kanału na YouTubie. Ja z chęcią wtedy też przyjdę i też popatrzę, co oni robią. Bo wiecie co? Nie lubię takiej fałszywej znajomości, nie lubię fałszywych ludzi i nie lubię takiej wścibskości, może źle to powiedziałam. Nie odzywam się do Ciebie, ale z chęcią sprawdzę w internecie, co robisz, kim jesteś, jakiego masz faceta, ile, czy nie wiem jeszcze tam w ogóle co, bo myślę, że 90% osób to przychodzi na te moje media społecznościowe, żeby dowiedzieć się, czy jestem w związku. Ale słuchajcie, rozwieję te wątpliwości i powiem Wam, że się w życiu tego nie dowiecie, dlatego że ja mam zasadę taką, której nigdy nie zmienię. Nie wstawię nigdy na Instagram, na Facebook, gdziekolwiek indziej zdjęcia z moim chłopakiem, mężem czy czymkolwiek. Nie ustawię sobie z nikim w związku, ani nie ustawię sobie z nikim w związku małżeńskim. Także jedyną opcją na to, aby dowiedzieć się, czy jestem w związku, to jest po prostu spotkać mnie na ulicy, bo w mediach społecznościowych niestety o tym się nie dowiecie. Także, czy to chodzi o moich widzów, czy to chodzi o moich byłych znajomych, jeżeli przychodzicie też tam w tym celu, no to tej prawdy nigdy nie uzyskacie. Jak mówi też, słuchajcie, słynne przysłowie, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, także pilnujcie się, abyście właśnie tam nie trafili, dlatego że ja nie odwiedzam waszych profilów i nawet, słuchajcie, mnie to nie interesuje, kim jesteście, co robicie. Na sam koniec tego wideo, oczywiście ja wam nie zabraniam, abyście odwiedzali mojego Instagrama, tylko macie prawo liczyć się z tym, że możecie dostać bana, czyli moje ulubione słowo. A tak w ogóle, na sam koniec tego filmu, chciałabym powiedzieć to i uświadomić was wszystkich, że jeżeli się nie kolegujemy, to nie będziemy się kolegować nawet po 6 latach nieodzywania się ze sobą. Bo to jest dla mnie fałszywa znajomość i fałszywe koleżeństwo, dlatego że po prostu zdaję sobie z tego sprawę i wiem o tym, że ci ludzie przychodzą ze względu na mój kanał na YouTubie. Tylko i wyłącznie dlatego. Więc nowych ludzi, których będę poznawać na swojej drodze,
Będę oczywiście tak samo sprawdzać jak resztę moich znajomych, ale mam nadzieję, że oni nie będą na mnie patrzeć tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co robię w internecie. Ja bardzo chciałabym poznać Waszą opinię na ten temat, co Wy myślicie o ludziach, czy o byłych znajomych, którzy przychodzą na Wasze media społecznościowe tylko i wyłącznie dlatego, aby sprawdzić, co się dzieje w Waszym życiu, z kim jesteście w związku, albo co Wam nie wyszło, albo kim jesteście, albo gdzie pracujecie, albo do jakiej poszliście szkoły, to z chęcią poczytam Wasze komentarze, a jeżeli wstydzicie się napisać komentarz na YouTubie, możecie także wysłać do mnie wiadomość na DM-ie, na Instagramie. Postaram się odpisać. Ja też, jak zawsze, oczywiście i niezmiennie zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi, albo jeżeli się na to jeszcze nie zdecydowaliście, zostawienia łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się podobał, albo jakikolwiek inny. Nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, aby dostawać powiadomienia o każdym moim nowym filmie. Ja jakże tym miłym akcentem już żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, pa pa!